Po odejściu z programu Pytanie na śniadanie, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na rozwinięcie swojej kariery w internecie, tworząc własny kanał, na którym emitują podcast Serio. Każdy odcinek tego projektu nabiera charakteru psychologicznej terapii, co cieszy się rosnącym zainteresowaniem słuchaczy. Serwis shownews.pl zwrócił uwagę na ich działalność, odkrywając interesujące aspekty związane z ich nowym przedsięwzięciem. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, od czasu zakończenia współpracy z TVP, skupili się na rozwoju podcastu Serio, w którym poruszają różnorodne tematy życiowe i społeczne. W jednym z pierwszych odcinków gościem był Jakub B. Bączek, znany coach i mówca motywacyjny, który niedawno dokonał co tu jako gej. Jego obecność w programie pozwoliła na głęboką i wartościową rozmowę na temat akceptacji siebie i swojej tożsamości. Dodatkowo, serwis podjął wątek osobistego życia Cichopek i Kurzajewskiego, przypominając o ich comin ucie w październiku 2022 roku, podczas wizyty w Jerozolimie. Ta wyprawa była również momentem, w którym potwierdzili swoją relację, wcześniej niejako potwierdzoną przez byłą żonę Macieja, Paulinę Smaszcz, która zasugerowała, że prezenterzy spędzają wspólnie czas. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w swoim podcascie serio często poruszają trudne i osobiste tematy, dzieląc się swoimi doświadczeniami z życia publicznego oraz prywatnego. Maciej Kurzajewski opowiedział o presji decyzji dotyczących tego, które informacje powinni ujawnić publicznie. My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się. W którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu, czy w ogóle powinniśmy ją podawać? I poczuliśmy się dociskani. Zdarzało się tak, że nie mieliśmy wyboru. Katarzyna cichopek dodała, opisując swoje trudności: to, co się działo w nas, tego się opisać nie da. Pamiętam epizod ataku na mnie. To było w teatrze. Nie wiedziałam, co mnie spotka: czy będą we mnie rzucać pomidorami. Jej słowa oddają skalę emocjonalnych wyzwań, z jakimi musiała się zmierzyć będąc postacią publiczną. Serwis shownews.pl ujawnił również informacje dotyczące ich życia rodzinnego, które również nie jest pozbawione wyzwań. Młodszy syn Maćka, Julian, wychowuje się w podzielonym domu, dzieląc swój czas między ojca w starej miłości a matkę. Maturzysta planuje wyjechać na studia do Holandii. Nie mają z Kasią jakiejś przyjacielskiej relacji. Zaznacza źródło. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku syna Katarzyny, Adama, który w lipcu skończy 15 lat i ma już wyrobione zdanie o tym, co się wydarzyło. Te fragmenty życia prywatnego pokazują, że zarówno Katarzyna, jak i Maciej, mimo bycia znanymi osobistościami, mierzą się z typowymi dla wielu rodzin problemami i wyzwaniami.